Siemano, krótki wstęp do najbliższej naprawy. Niedzielę mamy, z kopalni sobie wróciliśmy. A tu o, u Konrada w FSX-ie tarcza sprzęgłowa sobie wyszła na zewnątrz, tu przez pokrywę. Dobre, nie? Chciała sobie wyjść na spacer, olej cały zleciał. Dziwne, bo tu wyszła, a olej od spodu leciał. Ciekawe, czy coś tam nie pękło w pokrywie. Także będziemy sobie patrzeć, ale dzisiaj na szybko tylko dekielek ściągnę, bo tak jak mówię, jest niedziela, ledwo co z kopalni wróciliśmy. Ściągnę na szybko tą pokrywę, bo Konrad nie będzie mógł zasnąć, jak się nie dowie, co tam jest grane. Moim zdaniem pękła po prostu jedna tarcza, no i wyszła. Kiedyś w CRF-ie tak samo dodawałem tam filmik. Co najlepsze, w tym samym miejscu mi kiedyś siadło, też mi dwie tarcze pękły, tylko no nie wyszły na zewnątrz. To chodziło cały czas, tylko po prostu zaczęło szarpać, rozebrałem, a tu dwie tarcze pęknięte, a ta jedna tu musiał jakiś element, może mały, i się tak wbił. O-ring nawet tutaj rozerwany jest. Lampkę oświeciłem, żeby było coś widać, bo mówię, taki krótki wstęp, a tam nawet nie mam jak podepchnąć, bo tam mam wszystkie lampy. Ale tyle tego jest, że nawet nie ma gdzie postawić maszyny. Także szybkie sprawdzenie, co tam się wydarzyło. O, tam jest imbusik. Już tu był ktoś od nas. Ja przypuszczam, że źle nie będzie, bo tam różne historie były, ale przypuszczam, że to tylko ta tarcza. No szkoda, że tak wyszła na zewnątrz, bo no wyłaź, że bo no ten pukarter i dekiel pewnie był uszkodzony, ale może się uratuje. O, jeszcze troszkę oliwki zostało. O, uwaga, chwila prawdy. Jak pechowo. Jak pechowo. Powiem wam, że naprawdę pechowo. Dekiel uszkodzony. Aha, i tu akurat jest miejsce na o-ring i to jest uszkodzone. Także tu raczej dekla się już nie naspawa, bo ten o-ring nie będzie trzymał. No i dobra, tak wstępnie patrząc, to kawałek się oderwał tarczy. Jeden kawałeczek dosłownie. Wszystko tu, reszta normalnie wygląda. Tylko czemu to ten olej wypłynął? Ale może po prostu odgięło tą pokrywę i... A, nie, dobra. Tu na dole też jest uszkodzona, czyli to przeszło chyba, ten kawałek przeszedł tu po całym tym w koło i dopiero go zatrzymało gdzie tutaj. Bo tu widzicie, też jest pokrywa wytargana. Także dlatego tu olej wyleciał, nie? No to pokrywa na śmietnik. Mając już to ściągnięte, rzucimy sobie pokrywę i nie pokrywę, docisk. I ten. I zobaczymy, jak te tarcze wszystkie wyglądają. Także lecimy. Tu też widzę, że już nasi byli, bo jest jedna dziesiątka. Dobrze, że nie na samym początku wypadł, bo by się nie pojeździło w ogóle. Tylko już trochę się pobawiliśmy, na szczęście. No ale... Bywają takie sytuacje. Mi też kiedyś pękła, tylko tu tak pechowo, że akurat ta końcówka pękła. Ale połamane. Ta ostatnia tak jakby popękała. O kurde. Parę elementów tu jest. Czyli no, wychodzi na to, że taki sam przypadek jak miałem w CRF-ie kiedyś. Tam mi chyba nawet dwie pękły, tylko tu pechowo się odłamał ten jeden mały element, który tu się wpakował. Uszkodził dekiel, no i olej wyleciał, nie? Bo ja miałem dwie popękane i mówię, jeździłem na tym, ile się dało. O, tu jeszcze jest element jeden. O nie, jest druga pęknięta.
Jest druga. Lecimy dalej. Jest trzecia pęknięta. I to jest chyba ten mały element, co mówiłem, że się wbił chyba z tej właśnie. O, brakujący element. Kolejna pęknięta. Ładna rzeź. Sam docisk może źle nie będzie. I tu kartera nie uszkodziło też w ogóle. A tak się wydawało, jakby był właśnie dziabnięty też. Ale jest gładziutki. No i dobra, w sumie jest co? Trzy tarcze połamane. Albo cztery. Nie ma tragedii. Nowe tarcze, nowa pokrywa i łogień. Dobra, nic, ja sobie to poogarniam i jak będzie nowe sprzęgło, to sobie złożymy. Może jak już film jest, to dodamy jakieś złożenie. Także widzimy się przy składaniu. No i cyk. Co to za zmiany, kurde, tu zaszły? Jakiś inny kolor kosza zewnętrznego. Przegadałem sprawę z Konradem, no i wymiana. Kosz już był wytuczony, szlifowany. Wiadomo, droga rzecz to jest, ale no trzeba było wymienić. Tu tylko roznitowany, te zębatki, dwie co tu są, rozwiercone nity i no do nowego kosza przykręcone te zębatki. Teraz to sprzęgło będzie chodzić. No i jeszcze oprócz tego to mamy coś takiego jak tarczki też nowe, już się moczą. Tarcze to z Proxa kupione, czyli nie ma lipy. Nie ma lipy. Przekładki jedynie zostawiamy, no bo mówię, ten wewnętrzny też zostaje. A co do dekla, no to chwilowo tylko klejenie, bo weekend idzie i jak to bez sprzętu być, nie? Nie idzie nigdzie dostać nawet z używanego takiego kosza. I na KTM sklep też jest niedostępny, ma być za chyba 2-3 tygodnie, jakoś w marcu, także żeby nie czekać, to na razie tu skleimy to, co wyrwało, da się na silikonie, a jak się pojawi na KTM sklep, to kupimy nową pokrywę i będzie wszystko hulać. Tu nic się nie zniszczyło na szczęście na tym półkarterze, także kurde, wypadł na kopalnię za 2000, można powiedzieć. No nie, no koszt to już był zużyty wcześniej. No i taki zestawik sobie założymy. Zobaczymy, jak teraz będzie hulać, bo też już coś tam było, szarpało, coś tam się z tym sprzęgłem działo. Nie tak, jak ma być. Kurwa, tu gdzieś jest jakiś wyciek podobno i tak czekam, aż się jakiś olej pojawi. Umyłem sobie. No ale dobra, wracając do SX-a. To co, chyba tyle. Najwyżej jak poskładam czy coś, to jeszcze się na chwilę włączę. A mówię, jeszcze wam pokażę. Zobaczcie, jak to wygląda, kurwa. Nowy kosz. Teraz to sprzęgiełko będzie chodzić, o. Uwaga. Nie ma luzu w ogóle. Nowe tarczki. Kurde, czuć pieniądz, nie? Ciekawe, jaka będzie teraz różnica. Co do pokrywy, no to tak jak mówiłem, nie idzie dokupić. Jak na razie ma być dostępna za 2-3 tygodnie. Ale o. Płaszczyzna ładnie odtworzona, kurwa. Jeszcze jedna warstwa kleju, później przeszlifuje i się na masie złoży, o-ring się da, na masie się złoży i tam te dwa wyjazdy, dwa weekendy obleci, nie? Bo tu mi trochę brakło kleju. Także spaw na zimno i będzie trzymać, kurwa.